To jest tylko tenis. Ja dzisiaj miałem bardzo kiepski dzień, czułem się fatalnie. Od samego rana kręciło mi się w głowie, miałem problemy z brzuchem. No i dzisiaj naprawdę zagrałem słabo, czułem się beznadziejnie. Wydaje mi się, że po prostu odzywa się ten sezon, ponieważ rozegrałem w tym sezonie mnóstwo meczy. Praktycznie cały czas jestem na walizkach, z turniej na turniej. No i dzisiaj już się odwołałem z następnego tygodnia z Francji, z Challengera, ze względu właśnie na mój stan zdrowia, ponieważ odzywa się cały czas do mnie moje kolano zniszczone podczas French Open. Odzywa się do mnie czworogłowy, który naderwałem podczas US Open. Więc teraz nie ma co się forsować. Miałem być od poniedziałku we Francji, ale będę w Łodzi. Chodzi przez chwilę na zabiegi, potem jeden turniej 125 tysięcy plus H w Belgii, potem tydzień przerwy i ATP w Moskwie. Mimo wszystko chyba patrząc tak wstecz, oprócz tego kolana, tych wszystkich kontuzji i zmęczenia, możesz być zadowolony z tego sezonu, który powoli przemija. Na pewno jestem zadowolony. Wszedłem do wymarzonej setki. Do końca roku spada mi jedynie 20 punktów. Więc trzeba jeszcze wykrzesać sobie z siebie resztki sił. Ale tak jak powiedziałem, no nie mam zamiaru w głupi sposób się forsować. Czuję się kiepsko. Mój organizm po prostu zaczyna mówić nie. Więc od poniedziałku, tak jak powiedziałem, będę w Łodzi. Będę brał serię zabiegów. Będę chodził do fizjoterapeuty, żeby mnie po prostu poskładał na tą resztkę sezonu. No i zostało mi jeszcze jakieś 6 turniejów. Powiedz, co poprawiłeś tak bardzo w tym sezonie, że ta setka w końcu jest, że grasz lepiej, że grasz bardziej widowiskowo, no oprócz tych dropshotów, o których rozmawialiśmy wczoraj? No na pewno wiele nowych zmian od tego roku. Zmieniłem rakiety. Cały czas gram bobolatem, ale zmieniłem model. Ta nowa rakieta po prostu, ona teraz mi pomaga. Nie przeszkadza. Pracuję z nowym trenerem od przygotowania fizycznego Piotrem Grabią z Łodzi. Więc te dwie najważniejsze zmiany wydaje mi się, że pomogły mi. To na koniec jeszcze podsumuj ten swój występ i w ogóle turniej w Szczecinie z nadzieją, że zobaczymy Cię tu znów za rok. Wydaje mi się, że jak na niegranie na ziemi przez ponad 2 miesiące, wydaje mi się, że ćwierćfinał jest całkiem przyjemnym osiągnięciem. Tak jak mówię, no, nie jest łatwo mi przejść z kortów twardych, betonowych, zaraz bez żadnych treningów na ziemię. Tym bardziej, że tutaj zawodnicy, no umówmy się, ale to nie są żadni amatorzy, tylko to są wszyscy zawodnicy z pierwszej dwusetki i trzysetki, więc ciężko się gra, nie będąc przygotowanym w 100%. Tak? No, na ziemi trzeba potrenować, trzeba się wgrać, trzeba przyzwyczaić się do biegania, trzeba przyzwyczaić się do kozłów piłki, więc no, nie było łatwo. I ode mnie ostatnie pytanie, czy w drugim secie wierzyłeś, był taki moment, że możesz odwrócić losy meczu? Wierzyłem cały czas, tylko po prostu no, tak naprawdę już nie wiedziałem, co mam robić, bo nie czułem dzisiaj po prostu swoich uderzeń. Czułem się tak, jakbym używał po prostu czyjejś rakiety, a nie swojej. No ale takie dni się zdarzają, tym bardziej w końcówce sezonu, gdzie w moim przypadku, gdzie tych meczy rozegrałem naprawdę mnóstwo, gdzie wygrywałem po 13 meczy z rzędu. No zaczyna się to wszystko odzywać i no, jestem tylko człowiekiem z wielkim sercem, no ale tylko człowiekiem.